Dzisiaj spotykamy się w Miejscowie Kościelnym, rozważymy Ewangelię z 16 niedzieli zwykłej roku B. Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno, lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła go litość nad nimi. Byli bowiem jak owce nie mające pasterza i zaczął ich nauczać. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chrystus. Mi tu przypomina się trochę modlitwa. W sensie taka modlitwa podsumowująca dzień, gdy każdy z nas ma swoje prace, ma swoje różne zajęcia, te rzeczy, które robi podczas dnia i przychodzi wieczorem na taki rachunek sumienia. Przychodzi do Pana Jezusa, przychodzi do Pana Boga i siada wprawdzie też przed sobą i mówi, co zdziałał, czego nauczał, co w tym dniu było dobre. I myślę, że to jest takie pokazanie nam, że to powinno być taki jakby taki nieodzowny element naszego dnia. Zawsze spojrzenie trochę wstecz na to, co robię i na to, czy to przynosi dobre owoce. Tak? Mi się bardziej nasuwają rekolekcje. Ta Ewangelia, zobaczcie, nawet jest dobrze dobrana w czasie wakacji, kiedy księża mają czas też na odpoczynek i też i takie duchowe spojrzenie na to, że no bo to do apostołów tak od razu zakładam, chociaż nie tylko oczywiście trzeba to brać do księży, ale do wszystkich nas, że każdy z nas potrzebuje takiego duchowego odpoczynku, rekolekcji, czyli nabrania tej odwagi i tak. Apostołowie zebrali się u Jezusa i powiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. On rzekł do nich: pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Czyli pójdźcie porozmawiać z Ojcem. Tak? Jezus mówi: idźcie osobno, pomyślcie, zastanówcie się nad tym wszystkim. Przedstawcie wszystko Panu Bogu, to co robiliście w danym czasie. A to co mówiłeś o tym rozważaniu, o tym rachunku sumienia. To też w tym jest. No bo jesteśmy codziennie zabiegani i rekolekcje powinny być. Każdy z ludzi głęboko wierzących powinien przeżywać rekolekcje. Dokładnie, tutaj jest nawet powiedziane, że tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Czyli oni po prostu wszyscy biegli, a to Pan Jezus ich zatrzymał. Zatrzymajcie się, pomyślcie o tym, co robicie. Odpocznijcie trochę. To tutaj można połączyć to, że idźcie osobno na miejsce pustynne, a później nawet na posiłek nie mieli czasu. Czyli tym posiłkiem, który jest dla nas, którego powinniśmy lub nam brakuje, jest to miejsce pustynne. Że tam możemy nakarmić, mówiąc górnolotnie naszą duszę, tak? Nasze takie baterie wiary. No tak, no nie powiedział idźcie się najeść, tylko idźcie na pustynię. Chociaż zapewne tu bardziej chodzi o to, że nie mieli czasu na jedzenie, więc tak w trakcie gdzieś złapali, szybko jemy. Tak, tylko ty przeszedłem z takiego podejścia, że jeżeli nie mieli czasu zjeść, tak naprawdę jedzenie jest nam potrzebne do tego, żeby żyć, tak? Żeby działać, żeby cokolwiek, w jakikolwiek sposób funkcjonować, potrzebujemy tej energii, która wypływa z jedzenia, tak? Jeżeli wysyła ich na miejsce odosobnione, na miejsce pustynne, ponieważ nie mieli czasu zjeść, nie mieli czasu, gdzie zebrać tej energii, więc z automatu można, tak interpretuję, że z automatu można przyjąć, że to miejsce pustynne jest w pewien sposób naszą pomocą w zdobyciu tej energii życiowej, tak?
reasumując to, co ksiądz powiedział, rekolekcje, tak? Które wielokrotnie są właśnie tą taką naszą energią na to, żeby cały rok następny, oczywiście są rekolekcje wielkopostne, tak? Chociaż przeżywane troszeczkę może w inny sposób. Natomiast te rekolekcje, które mamy w okresie letnim, tak? W okresie wakacyjnym, mogą być dodatkowym takim bodźcem i taką energią na cały rok. No to może porozmawiajmy o rekolekcjach. Jak, no właśnie, wszyscy byliśmy na rekolekcjach? Jak byliśmy, co nie? Te pierwsze rekolekcje to takie doświadczenie takiego innego świata, co? Jak to tak? Proszę, jak sprzed dwóch niedziel ta Ewangelia, że to nie jest takie, nie jest tam msza powszedniała, którą widzimy na co dzień, tylko to jest coś nowego, przeżywamy wiarę w inny sposób troszeczkę. Wiele razy mówimy, że po rekolekcjach to mam takie naładowane akumulatory tej energii i taki żywy ten kontakt z Panem Bogiem. Łatwiej nam do różnych, nawet trudnych spraw podchodzić. Inne spojrzenie. Tak. Powiemy może z naszego doświadczenia domowego kościoła, gdzie rekolekcje są 15-dniowe w okresie, zazwyczaj 15-dniowe w okresie tym letnim, gdzie faktycznie, tak jak Aneta wspomniała, wracając, ładując tam te baterie, człowiekowi po części się wydaje, że naprawdę unosi się nad ziemią. Te 15 dni, gdzie z jednej strony patrząc tak prozaicznie, tak z takiego punktu widzenia świata normalnego, to jest 15 dni, gdzie jest codziennie jutrznia. No zajęty czas. Tak, msza święta codziennie, tak? Msza święta, przecież mam w niedzielną, po co na więcej. A tam masz codzienną mszę świętą, gdzie tak naprawdę wracasz i to ci nie powszednieje. Jeszcze to tak powoduje, że się znowu chce tak wrócić do cyklicznego. Tak. Wracając zazwyczaj z mojej perspektywy wyglądało to tak, że wracając z takich rekolekcji, ja naprawdę czułem wielką potrzebę, żeby codziennej Eucharystii. Nie wiem, z czego to wypływało. Naprawdę. To pewnie działało trochę tak jak pragnienie, tak, że trochę się napijemy, a i tak dalej nam się chce pić, to jeszcze bardziej często. Więc... Wiecie co? Tak pomyślałem teraz, że Pan Jezus tu nam tak pokazuje, że no nie mieli na nic czasu, że właśnie byli zaganiani i Pan Bóg im mówi, no to teraz słuchajcie tego czasu, no nie przyjedźcie, nie przyśpijcie, mimo że jesteście już zmęczeni tym całym wszystkim, tak? To idźcie jeszcze na kolekcję. Idźcie jeszcze pogłodować. Tak? No ale to Pan Jezus właśnie wskazuje cały czas, tak? Że dla nas o wiele ważniejsza jest ta duchowa sfera, nie? To wszystko, no co się wiąże później z tą drogą do życia wiecznego. I no dla mnie ten fragment, no przychodzą apostołowie i zdają, mówiąc krótko, relację Panu Jezusowi, co im się tam udało, nie? Co tam zrobili, nie? No i człowiek by się spodziewał, że to jakieś będzie tak, dobre podsumowanie, a Pan Jezus mówi krótko, idźcie na miejsce pustynne, bo Pan Jezus wie, że tak naprawdę no nie da się tak działać i tak funkcjonować, nawet właśnie w Jego imię, nie znajdując dla siebie takiej chwili wytchnienia, nie? Wyciszenia. Takie wypalenie, tak? Że jeżeli byśmy cały czas w tym próbowali na 100% działać i tylko iść w tym jednym kierunku, to może być to nasze takie przepalenie, że faktycznie potrzebujemy czasami stanąć, zwolnić. No możemy być super na maksa zaangażowani w życie parafialne i wszystko z siebie dać, ale co z tego, jeżeli później tak zabraknie nam w ciągu dnia czasu na modlitwę nawet, tak? No, coś takiego najważniejszego. A teraz trochę tak patrzcie opozycyjnie. Druga część. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Czyli jakby mieli ten czas dla Pana Boga. I ja bym to przyrównał bardziej do codzienności.
lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła go litość nad nimi. Byli bowiem jak owce nie mające pasterza i zaczął ich nauczyć. My czasami, i bardzo dobrze, że tworzymy sobie takie ramy, to jest czas na modlitwę rano, to jest w ciągu dnia, to jest wieczorem. To tak, takiego życia kapłańskiego, tak? Mam tu czas na modlitwę i nie powinien mi w tym czasie przeszkadzać, ale Pan Bóg nam daje takie wskazanie, ale jakby ktoś potrzebował Twojej pomocy, to odpuść to, tak? Porozmawiaj z człowiekiem, załatw to jeszcze i wróć na miejsce pustynne. Ale też nie, no nie, rób, nie rób takiego czegoś, że nie, ja ci teraz Pani nie przyjmę, bo ja mam całkowicie, jest to czas. Że jednak tak Pan Bóg, no chce, żebyśmy jednak... Ale to tak od razu takie pytanie się rodzi. Wierzymy w to, że Pan Bóg jest nieomylny i wszystko wie, tak? Tak. I mówi tutaj, idźcie, odpoczywajcie, co on wtedy nie wiedział, że tłum go uchwyci, tak? Że pójdą za nim. Prawdopodobnie o tym wiedział, tylko może pokazuje nam, że ja nie jestem sztampowy, nie jestem taki, że odtąd, dotąd i koniec, tak? Że tylko tak i tak, tak. Że jest to działanie też takie duchowe, tak wynikające, tak jak ksiądz powiedział, z chwili, tak? Mogę sobie coś zarzucić, że od teraz, podam przykład może rodzinny, teraz klękam do modlitwy, tak, i mam 5 minut na modlitwę na różaniec i będę ten, mężu, podejdź, pomóż mi, nie pomogę, nie, mam różaniec, jestem przy... mój czas dla Pana Boga. Mam czwartą dziesiątkę i muszę dokończyć, jeszcze jedną i dopiero ci pójdę. Nie, Pan Jezus pokazuje, okej, ty ładujesz swoje ten, natomiast jest ktoś, kto cię potrzebuje. Tak? No bo to jest po prostu... ukazywanie też no, miłości do bliźniego, tak? I też Pan Jezus o sobie powiedział, że On nie przyszedł po to, żeby Jemu służono, tylko żeby służyć. I te słowa potwierdzał swoim zachowaniem. Ja też miałem taką kiedyś sytuację właśnie, to było w trakcie pielgrzymki, kiedy potrzebowałem sakramentu spowiedzi i widziałem, że ksiądz, do którego chciałem się udać, siedział właśnie z prawiarzem. I ja tak, żeby mu nie przeszkadzać, bo to było wiedząc z kościołu, więc tak siadłem sobie 4 ławeczki dalej, bo on tak siedział na ławce, a ja siadłem trochę dalej, przysiadłem i tak mówię, poczekam, niech on sobie na spokojnie skończy ten brewiarz, a on właśnie tak spoglądał na mnie, widział, że podszedłem tak trochę dalej, więc zamknął ten brewiarz i mówi, dlaczego wszedłem, co się stało, ja mówię, przykiedzę, mówię, ty niech on sobie nie przeszkadza, mówię, ja potrzebuję sakramentu spowiedzi. I on właśnie wtedy mówił, że brewiarz może poczekać. Brewiarz jakby jest rzeczą, do której mogę wrócić. A jak spojrzeć można to na to z tej strony, że to jest, że gdyby wybrał brewiarz nade mną, to jest sakrament, który jest udzielony później, w sensie jakby odłożony na bok. Że jakby sakrament jakby ma troszeczkę pomoc, to jest wyższą rangę właśnie i też tak jakby trochę takie... to też jakby jest jego posługa, no bo on jest do tego posłany jako ksiądz, nie? Żeby udzielać sakramentu, więc powiedział mi, że czy na pewno to byłoby lepsze, gdyby on nie trzebał tego brewiarza i by go dokończył. Ja myślę, że właśnie to jest takie silne słowo dla nas, do tego, żebyśmy nie zaniedbywali naszych codziennych obowiązków też, tak? Że może być małżeństwo, w której powiedzmy żona będzie latała, tutaj mam adorację, tutaj mam taką specjalną mszę świętą, jakieś uzdrowienie, jakieś inne rzeczy, co nie, tu pojadę, a mąż w domu powiedzmy siedzi, albo odwrotnie, co nie. A dzieci są zaniedbane, tak? A rodzina jest zaniedbana, czyli sakrament jest niezaniedbany, tak? Który ktoś jest, do którego jest powołany, którym powinien działać, a ta duchowa strona taka, duchowa strona, ale no właśnie, duchowa, może źle rozumiana, tak? Bo jednak te relacje małżeńskie, tak? Czyli posługa kapłańska, czy jakieś dzieło, którym ktoś jest, to też jest życie sakramentalne, to jest życie Boże. Do tego jesteśmy powołani i to jest jakby pierwsze miejsce, którym powinniśmy poświęcać im swój czas, swoje miejsce. Oczywiście, patrząc na ten pierwszy fragment, że też mieć ten schemat modlitwy, że te miejsce osobne ma być w naszym życiu. Tak? Że rekolekcje mają być, ma być czas na modlitwę, ale nie ponad nasze życie sakramentalne, tak jakby. Co? Jak na to? Tak, no właśnie, dokładnie, tak jak ksiądz mówi, taka trochę hierarchia wartości, jakby ułożenie sobie drabiny tego, że to jest
że tak to jest ważniejsze niż coś innego. I to nie, właśnie to nie musi dotyczyć nawet tylko tego, jakby, no bo patrzymy przez pryzmat tego, co widzimy w Ewangelii dzisiaj i tego, że no, mówimy o tym, o tej modlitwie, o tym pójściu na miejsce osobne, ale to tyczy się tak naprawdę wszystkiego, co widzimy w życiu. Każdej czynności, którą podejmujemy, powinniśmy myśleć o tym, czy aby na pewno to jest to, co powinienem teraz zrobić. I wydaje mi się, że nawet ludzie, przynajmniej ja, stają przed takimi dylematami dosyć często, gdzie po prostu stoją na rozdrożu, mają dwie rzeczy do wybrania i po prostu trzeba decyzję podjąć. Trzeba spojrzeć na to z tej strony, może zastanowić się, co Bóg by dla mnie bardziej chciał. Nie wiem, na ile to jest Co by Jezus zrobił w mojej sytuacji? Tak. To jest takie fajne porównanie. Jakby Jezus się zachował, co by zrobił? Ja myślę o tym fragmencie cały czas. Mam kilka takich myśli, ale idąc tą drogą, którą tutaj zaczęliśmy rozważać, to jest, to tak podsumował, że mieć czas na Boga, mieć czas na to, żeby udawać się w miejsce osobnienia. Musisz jakby łaknąć kontaktu z Bogiem, tych rekolekcji, które są, jakieś rekolekcje zewnętrzne, rekolekcje kościelne, pielgrzymka, ale w tym wszystkim trzeba mieć na... To nie może być jakby cel dla celu. Trzeba też pamiętać o wszystkim dookoła. Trzeba być otwartym na rodzinę, na bliźnich, na ludzi i w tym wszystkim dawać dobro. Nie można mówić tak, że ja w imię mojej wiary nie pomogę ci, nie będę wobec ciebie, wobec bliźniego miłosierny, bo ja mam teraz czas właśnie na rozmowę z Bogiem. Nie można być fałszywym, mówić, że dlatego, że ja się teraz modlę albo chcę być tutaj bardziej uduchowiony, nie pomogę tobie, nie zwrócę się z pomocą do kogoś innego, kto potrzebuje takiej pomocy. Modlitwa jest do tego, żeby uświęcić życie, co nie? A nie, że życie jest po to, żeby modlić się. Życie jest modlitwą, co nie? Że to jest jakby to, w jaki sposób ja żyję, to chwalę Pana Boga. Modlitwa jest uwielbieniem Pana Boga, jest rozmową, relacją, miłością. Ale też jest ważne, że mieć się takie to miejsce pustynne i wypocznić się nieco. Czyli w tym wszystkim trzeba znaleźć czas na Boga, na modlitwę, na kontakt, na modlitwę. Tak w całym życiu złoty środek. Wyważyć, tak się nauczyć żyć, żeby zachowywać złoty środek. Wiecie co? Oni poszli, czyli Pan Jezus widział, że ten lud się zbiega. Okej, ja was już tam posłałem, wy już tutaj nie wracajcie, ja ich będę nauczył, tak? Myślę, że nie był mniej zmęczony od nich, tak? Bo też cały czas ewangelizował, cały czas głosił dobrą nowinę, tak? Aha, posłał ich, żeby odpoczęli, odpoczywajcie, teraz ja będę ich nauczał. Teraz on zaczął. Z drugiej strony. Tak. Także on nie powiedział apostołowie, return, bo tutaj ludzie biegną za nami, tak? Poszliście, idźcie. Idźcie, tak? Poszliście. Z naszego punktu widzenia. Ja się tym zajmę. Czasami my też mamy takie spojrzenie, że nie, bez mnie to wszystko padnie. Ja muszę tutaj, ja muszę to nadzorować i jak wrócę, zostawię ten okej, żona wytrzyma jeszcze 5 minut, ja się tym zajmę, tak, bo brakuje kogoś tam innego, bo nie będzie komu poprowadzić rozważania, bo nie będzie nikt inny tego nie zrobi tak dobrze jak ja, gdzie to już pewnie pycha będzie się rodziła we mnie. A nie potrafimy, że tak powiem, odciąć się od tego, tak? I zaufać Panu Bogu, tak? Zaufać Jezusowi. Jeżeli mnie posyła teraz do innej rzeczy, to dlatego, że znalazł kolesia, który jest 10 razy lepszy ode mnie i on przyjdzie i zrobi to lepiej ode mnie. Lub powie takie słowo, które bardziej uderzy kogoś innego i on zadziała a nie ja, tak? Nie moja znowu pycha, bo ja w tym muszę być.